Dzisiaj chcemy pochwalić się jako gmina Wola Mysłowska y, zadaniami, które w najbliższym czasie się będą się działy w oświacie, w dziedzinie oświaty, y, a mianowicie w ostatnim czasie napisaliśmy jako gmina y, w ramach projektu 10.3, czyli to jest kształcenie ogólne i y, y, druga edycja y, y, zajęcia dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, wniosek o dofinansowanie. Y, jeśli chodzi o to kształcenie Ogólne. To będziemy mogli tutaj doposażyć poszczególne pracownie w, niezbędne, w niezbędny sprzęt i, do, i rzeczy potrzebne do prowadzenia zajęć specjalistycznych. Natomiast jeżeli chodzi o dofinansowanie, tuż jest wniosek złożony, o różne wyjazdy i różne zajęcia dodatkowe dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. I tutaj dostaliśmy informację zwrotną ze szkół, a mianowicie o potrzebach wyjazdu na basen, zajęć dodatkowych z języka angielskiego, z języka... Polskiego. Oczywiście tutaj też zaproponujemy dzieciom i młodzieży ze szkół różne zajęcia dodatkowe w postaci np. Na nauki gry w szachy, sztuki walki i wiele, wiele innych ciekawych propozycji. Mam nadzieję, że tutaj jako zajęcia dodatkowe nasza młodzież zechce wziąć w nich udział.